No dobra, łacho naładowane na 100%. Właśnie złapał GPS po dosłownie jakichś 10 sekundach. Czas sobie wybrać trasę. O, sorry, nie ten przycisk, ale dobra. Zaraz sobie później w trakcie wgram trasę i zobaczymy, jak będzie się sprawdzał w praktyce. Więc elo, velo, rowerzyści, kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę, to jazda na rowerze, na gravelu z licznikiem Wahoo Element Ace oraz z mini dronem, którego mam schowany w kieszonce tutaj kolarskiej czy też rowerowej. Jest on tutaj w takiej folii hermetycznej z tego powodu, że pogoda na razie nie rozpieszcza. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W planach mam minimum 100 km, choć myślę, że jest to troszeczkę wątpliwe. Schowam tego drona. O. Chyba, że przestanie padać czy też kropić. Zobaczymy. Chciałem się przejechać w końcu coś więcej na rowerze na zewnątrz, z tego powodu, że ostatnio uległem wypadkowi czy też upadkowi, gdyż podczas biegania na 12 km, gdzie już powoli wracałem do domu, nie zauważyłem, że krawężnik się kończy i uślizgnęła mi się kostka i nie wiem, czy ona się delikatnie jakby skręciła, czy no powiedzmy za bardzo wygięła, przez co byłem wykluczony przez jakiś czas z biegania. Na szczęście szybko wróciłem na rower, bo dosłownie po 3 dniach już coś tam pokręciłem delikatnie na trenażerze. Problemem było trochę wypinanie nogi, no wiadomo, nie mogłem za bardzo robić takich ruchów rotacyjnych, ale podczas kręcenia nie było tak źle, więc to mnie chociaż cieszyło. Po tygodniu czasu spróbowałem pobiec, ale no po 100 metrach już wiedziałem, że to nie ma jakiegokolwiek sensu. Dopiero po 2 tygodniach udało się znowu pobiegać. Na szczęście jakby forma biegowa nie spadła, z czego się bardzo cieszę. I właśnie wczoraj biegłem na przykład 10 km, biorąc mojego nowego drona Hovera AX1, aby zobaczyć, jak on się tam mniej więcej sprawdza. I powiem szczerze, że jestem mile zaskoczony, ale o tym jeszcze będzie troszeczkę później. Dzisiaj taki ogólnie luźniejszy odcinek, bo będę chciał uzupełnić brakujące informacje odnośnie Wahoo Ace, bo miałem bardzo mało czasu, aby zrobić jakąś tam recenzję. To nie było podsumowanie testu, tylko to była recenzja, czyli delikatny opis, co ten licznik ma i czego można się spodziewać. Starałem się przekazać jak najwięcej informacji i nawet jeden z komentujących to docenił, co bardzo się cieszę. A dzisiaj postaram się dodać jeszcze nieco więcej informacji i takie moje przemyślenia. Więc zaczynając od początku, jeżeli chodzi o uruchomienie Wahoo Ace, to trwa tak standardowo jak dla Wahoo, czyli jakieś 20-30 sekund, czyli nie za krótko, ale też nie za długo. Ja zazwyczaj sobie odpalam taki licznik w domu, gdzie on sobie tam na spokojnie mogę sobie ubrać buty, rękawiczki i z tego domu wyjść. Wtedy on się uruchomi, dzięki Wi-Fi pobierze sobie jakieś tam powiedzmy trasy, które właśnie tutaj trasę też od razu sobie wgram. Teraz jak widzicie, mam jeszcze założoną folię i może ten wyświetlacz teraz w ekranie nie być taki ładny, ale mam włączone ogólnie podświetlenie na 5 sekund, żeby sobie zjadało trochę mniej baterii. I teraz sobie wgram trasę, która automatycznie mi się zaciągnęła po Wi-Fi. Załóżmy, niech to będzie tam trasa taka, jaka tutaj jest. Select. O. Dobra. Wybierz trasę. Tu już mniej więcej podpowiada, ile kilometrów, ile przewyższenia, jak to mniej więcej będzie wyglądało. Trud. Dobra, chyba powinno się włączyć. Wejdźmy sobie na mapę. Tak, jest już na mapie, więc jest spoko. Ok, dobra. Z pierwszych takich rzeczy, czego nie lubię w Wahoo, czyli po prostu jak już odpalimy sobie licznik, złapie sobie on GPS-a i naciśniemy start, to teoretycznie od razu musimy jechać, bo w momencie, kiedy nie ruszymy, to czas będzie nam się nabijał. Mimo że jest włączona autopauza, to ten licznik będzie nabijał czas, chociaż tam by na Strawie pewnie Strawa sobie to powiedzmy wytnie. I w momencie, kiedy przejedziemy, nie wiem, na przykład 10 metrów, staniemy, to od razu pauza się włączy, ale w momencie, kiedy jeżeli stoimy, naciśniemy start, to ten czas się nabija. I tak mam dzisiaj bonusowo na przykład 2 minuty. Ale dobra, no to tam wiadomo, nie dla każdego to będzie miało jakikolwiek sens, aczkolwiek już na przykład statystyki teraz na ten moment, jeżeli chodzi o średnią prędkość, już będą nieco zaniżone. Więc taki szczegół, ale zawsze coś. Dobra, jadę dalej, zobaczę, jak będzie działało nawigowanie. Ten licznik, jakbyście nie wiedzieli, to on ma też dzwonek. Taka ciekawostka, można napierdzielać. Po aktualizacji, bo tam jak oglądaliście DC Rainmakera, no to mówił, że nie na każdej stronie ten dzwonek działa. Na szczęście działa on już na każdej stronie, więc nie ma z tym problemu.
No, więc mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was w jakikolwiek sposób wartościowy. Uwaga, bardzo ważna informacja odnośnie starszych liczników Wahoo. Zyskują nowe ceny katalogowe. Wahoo Bolt V2 z 1399 spada o 200 na 1199 i tak samo Wahoo Roam V2 z kwoty 1899 spada na 1699. No i dodatkowo w sklepie velobert.pl macie rabat minus 10% z kodem ELOVELO. Z racji, że jest deszcz, to sobie włączę blokadę ekranu. Trzeba to zrobić właśnie, wejść do menu i nacisnąć zablokowane i teraz ten ekran nie będzie działał, więc mogę sobie na przykład ładnie przetrzeć licznik, żeby cokolwiek widział. Powiem tak, no bez poświetlenia, nawet z tym jasnym menu, czyli w trybie dziennym, jest to widoczne. Nie jest wcale tak źle. Wydawało mi się, że będzie gorzej, a na ten moment jest spoko, chociaż wiadomo, fajnie by było, jakby to się lepiej wyświetlało, tak jak było w poprzednich wersjach Wahoo, że bez poświetlenia to było naprawdę bardzo, bardzo czytelne. Tutaj jest takie, no, jest widoczne, ale, że tak powiem, show nie robi. Mimo, że ma, ile tam, 16 milionów kolorów, to jakość tego wyświetlania nie jest na jakimś super poziomie. Z takich rzeczy, co teraz zauważyłem jeszcze na sam początek, mam nadzieję, że ten film obejrzy ktoś, kto będzie mógł przekazać informacje na przykład bezpośrednio do producenta i wyciągnie z tego jakieś tam wnioski, bo na przykład wydaje mi się, że to podświetlenie 5-sekundowe jest trochę za małe. Fajnie jakby było chociaż 10 sekund, raczej by to nie wpłynęło za bardzo na działanie baterii. Druga sprawa, że w momencie, kiedy pojawia się zakręt, fajnie jakby ten podświetlenie zaczęło działać, a nie tak jakby jedziemy w ciemno. Kolejna rzecz, że jak jest już zakręt, a mamy włączone inne pola danych, a nie mapę, no to mogłoby się na chwilę na tą mapę przełączyć, żebyśmy faktycznie wiedzieli, gdzie dokładnie skręcić. Bo wiadomo, czasami jest tak, że jest skręt w lewo i są jakby tam dwie odnogi i fajnie by było wiedzieć dokładnie, w którym momencie skręcić. Ale to takie moje pierwsze spostrzeżenia. Zobaczymy, co jeszcze wyniknie dalej. Fajnie jakby takie liczniki miały czujnik deszczu, żebym wiedział, czy pada mocno, czy słabo, bo nie wiem. Coś tam pada, ale czy to kropi, czy to już leje, to już tego nie wiem, ale mam nadzieję, że przestanie. Chyba nikogo nie zdziwi, jeżeli chodzi o pokazywanie temperatury, bo teraz w lewym górnym rogu pokazuje, że jest minus 1 stopień. Wedle prognozy pogody powinno być jakieś 2-3 stopnie. Więc Wahoo gdzieś tam w swoich instrukcjach obsługi ma informację, że różnica temperatur może być chyba nawet do 5 stopni, co jest dosyć sporą różnicą, bo myślę, że ten 1-2 stopień jest akceptowalny, ale 5 stopni no to już jest dosyć sporo, bo jest różnica minus 1, a na przykład plus 3 stopnie. No, ale póki co przestało padać. Odpalę jeszcze na chwilę dronika, teraz zrobimy inne ujęcie, bardziej z przodu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w lesie. Dzisiaj nie jest pogoda do nagrywania w lesie, no bo dzisiaj nie jest pogoda do w ogóle nagrywania, no bo jest ciemno, pochmurno, brzydko i w ogóle, ale potestujemy sobie w trochę gorszych warunkach. Na pewno te ujęcia byłyby dużo ładniejsze, jakby było słońce. Uwaga! Ok, mam godzinę 43 jazdy. Tak naprawdę chyba z domu wyszedłem o godzinie 9.30, więc powoli Wahoo działa już 3 godziny, a przy zerowym podświetleniu zżarło dopiero 6%, więc no, wydaje mi się, że to jest ładny wynik. Jakby tak żarło 10% na 5 godzin, no to by było z 50 godzin. Czy to jest realny wynik, to nie wiem, ale trzeba brać pod uwagę, że miałem włączone nawigowanie, mam podpięty czujnik tętna, mocy, lampeczki, telefon, więc no trochę tego jest, więc no, na razie ten wynik jest zadowalający. I
podświetlanie co najwyżej mam włączone te 5-sekundowe. Choć fakt, że jakby było 10 sekund, to byłoby lepiej. Teraz będę chciał sobie zmienić tryb, jeżeli chodzi o nawigowanie. I nie wiem, czy tutaj będę miał taką... Aha, już wiem, gdzie to się wchodziło. Teraz w trasy i zabierz mnie. Tutaj sobie wybiorę tryb, że chciałbym, aby to było teren zmiksowany. Zobaczymy, jak to będzie nawigować. I zabierz mnie do startu. No. O, już przeliczyło, że zostało niecałe 20 km, więc rzut beretem. Chociaż będę chciał się troszeczkę jeszcze gdzieś tam ponaddawać, bo powiem wam szczerze, że jeździ się przyjemnie. I tak w ogóle dzisiaj też będę chciał podsumować kurtkę Pedalet Essentiat Alpha. No jeździ mi się dzisiaj mega. Nie jest za ciepło, nie jest przyjemnie, ale jak widać można. Dobra, ale to w następnym odcinku. Teraz jeszcze chwilę polatam dronem, bo jeszcze trochę zostało procentów, a tak w ogóle mam jeszcze drugą baterię w razie czego. Ale chciałbym tutaj sobie jakąś zrobić orbitę albo coś, zaraz zobaczymy. No dobra, może co do drona, to może jakaś szybka instrukcja obsługi. O, zostało 62%. Są, można powiedzieć, trzy przyciski, czyli pośrodkowe odpalenie. Lewo, prawo to jest zmiana trybów. Można sobie go rozłożyć. Bardzo mało miejsca zajmuje. Zoom out, czyli że tam sobie powiedzmy gdzieś odleci i wróci. Follow, czyli podąża z tyłu. Orbita to, że sobie tutaj przeleci, to zaraz właśnie będę chciał zrobić. Jeżeli chodzi... tak. Bird Eye to leci do góry i się cofa. Dolly Track to było, że po prostu podąża, że dron jest przed tobą. I hover, że stoi w miejscu i ewentualnie możesz sobie chodzić, a on cię będzie stał w miejscu, czy stał, no latał w miejscu i będzie za tobą podążał wzrokiem. Dobra, chcę sobie zrobić na przykład orbitę i teraz mam tutaj opcję tak, że odleci na 2,5 metra nisko i zrobi 720 stopni. Ja chcę, aby na przykład nie odleciało na 2,5 metra, tylko na 1,5, bo na 2,5 jest delikatne ryzyko, że możesz przywalić w drzewo. Maksymalnie to może być 6 metrów. Dobra, następna opcja to jest flat, czyli czy to zmieniamy? High to jest wysoko, low to jest nisko, a zobaczymy nisko. I 720 stopni. A, zostawię. Zobaczymy. Do tej pory nagrywałem jakby siebie, czyli pewnie jest jakaś opcja wygrywania twarzy. Zobaczmy, czy działa to na przykład z przedmiotami. Czyli teraz sobie nacisnę przycisk, żeby się odpaliło. Chwilę muszę sobie przeanalizować. Powiedz ci, co jest ten. Powinien odlecieć w górę. O. I teraz zobaczmy. Cofa się. Jest jakaś odległość 1,5 metra i czy uda mu się? Nie tak to miało wyglądać. Mniej więcej. Ale dobra. A, 720 stopni. No dobra. Okej, no nie przywalił nic na szczęście. Plus jego taki, że są tutaj te osłony, więc nawet jakby coś przywalił, to by sobie skrzydełek nie postrzępił. No i teraz on zatrzymuje się w miejscu i sobie czeka. No dobra. A teraz zróbmy, żeby on wylądował, to trzeba podłożyć rękę, chwilę poczekać i ląduje. Dobra. Może zrobiłem za daleko. Spróbujmy to zrobić trochę bliżej. Dobra. Zróbmy jeszcze sobie jedną orbitkę. Dobra. O, jest już teraz trochę bliżej. I teraz... O, no teraz to wygląda na pewno znacząco lepiej, nie? O. I tak sobie leci. O. I jest z powrotem na miejscu. No dobra. Zróbmy jeszcze zoom outa. Bardzo proste. Tak, na wysoko i na 9 metrów, czyli najdalsza opcja, jaka może być. Naciskam. Dobra, i poleci. Nie robię tego nad wodą. Trochę się czekam, ale zobaczmy, jak on sobie radzi z wiatrem. Bo teraz jestem trochę na otwartej przestrzeni i czuć wiaterek, chociaż nie jest dzisiaj on jakoś bardzo mocny, ale coś tam jest. No dobra, odleciał na 9 metrów.
chwilę poczekał i już sobie wraca. Nie jest głośny, więc nawet gdzieś tam w mieście też można sobie troszeczkę nim polatać. No dobra, spoko mi się wydaje. Dobra, i teraz czeka. Okej, okay, dobra, ląduj sobie. Dzięki. Spoko jest, że jest naprawdę mały i kompaktowy, bo teraz sobie go złożę. Włożę sobie w hermetyczny tutaj z worek z Ikei. Wezmę go tak ten i schowany. Dziękuję, mogę jechać dalej. Ma też opcje manualne, czyli że możemy sobie nim sterować. Opcja manualna dopiero się jakby odblokowuje po jakiś tam po 5 próbach autonomicznej funkcji. Wtedy możemy sobie to, wtedy możemy sobie na przykład z poziomu telefonu gdzieś tam latać, bo niby na telefonie powinien polecieć na 500 metrów. Spróbujemy? Może spróbujemy. Na 500 metrów, w ogóle tutaj nie ma żadnej sieci Wi-Fi. Nie ma ludzi, jest wiaterek, jest otwarta przestrzeń. Dobra, jeszcze zobaczę właśnie jak on sobie poradzi tutaj z telefonem. Nie wiem czy zmienić baterię już. A, nie zmieniam, zaryzykuję. 49%. Odpalam aplikację Hover X1. Teraz muszę sobie połączyć go. Dobra, połączone. Teraz aktualizacja? Nie, poczekaj, nie teraz. Okej. Nie ma żadnego Wi-Fi w pobliżu, więc raczej nie powinien robić problemu. Chociaż powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o tutaj połączenie z telefonem, to czasami bywa różnie. Dobra, mogę włączyć tutaj już nagrywanie. Tu jest manual control. Okej. No i teraz spróbujmy góra do tyłu i do góry. Zobaczmy sobie jak daleko poleci. Szczerze, że że jestem mile zaskoczony. Nie sądziłem, że tak daleko poleci. Polecę jeszcze w górę. A, mogę sobie, oczywiście można obracać gimbalem. Zrobimy sobie w dół. Na maksa. No dobra, zaryzykuję, polecę jeszcze w górę. Tak to mniej więcej wygląda. Pokazuje stan baterii, jest 36%. Nagrywa już 2 minuty. No. 40 metrów w górę. Kurde. 47. 50. Dobra. Nie ryzykuję więcej. Trochę wieje. A jest to nowa zabawka. Ja chyba jeszcze nie uruchomiłem ten... Tam jest gwarancja jeszcze na rozbicie, można sobie uruchomić. Ja tego jeszcze nie zrobiłem, więc wolę na razie nie ryzykować. Ale no powiem, że jestem zaskoczony. Kurde, z telefonem polecieć tak wysoko, to powiem, no robi robotę. Generalnie zastanawiam się, czy akurat ten Hover Air zastąpi mojego miniacza i powoli szczerze przekonuję się do tego, żeby tak było, bo z telefonem może odlecieć na 50 metrów, co dla mnie chyba raczej jest wystarczające. Nie jestem jakimś tam
super mega twórcą wideo, żeby odlatywać dużo dalej. No zresztą te prawo, jeżeli chodzi o latanie dronem, też trochę się zmienia, więc no, z tym bywa różnie. Więc chyba powoli będę myślał o sprzedaniu DJI Mini 3, bo myślę, że taki dronik jest dla mnie wystarczający. Po pierwsze, mogę go sobie schować w kieszeń, nie muszę brać za każdym razem plecaka. No działanie tam jest maksymalnie chyba gdzieś do 15 minut. No nie jest to za dużo, no bo DJI wytrzymuje tam gdzieś około 25, ale jak na takie maleństwo, myślę, że to i tak jest spoko. Dobra, a co wy o tym myślicie? Piszcie w komentarzach, co myślicie o takim dronie i ewentualnie co myślicie o liczniku Wahoo Ace, a ja lecę dalej, bo no niby nie jest mi zimno, ale nie chciałbym się przeziębić. Podać informację, do kogo trafia licznik IGP Sport BSC300 i jest nim mianowicie Wojciech Myślnik P6C. Zdobył łącznie 69 polubień, a jego komentarz wyglądał następująco. Syn złapał zajawkę na rower po mnie. Szczerze, to z rowerem od małego, bo syn nigdy nie jeździł rowerem z kółkami bocznymi. Po prostu zszedł z biegowego i wszedł na zwykły rower, ruszył i już. Sam posiadam IGP BSC 100S i z chęcią mój dałbym synowi, a sam zamontował jakiś z Navi. Wesołych świąt, dobra robota, oby tak dalej. Więc jeszcze raz ogromne gratulacje. Licznik BSC 300 leci do ciebie. A też taka szybka informacja, że jest nowy licznik IGP Sport BSC 300T, który też jest dostępny na moim sklepie i z kodem rabatowym ELOVELO dostajecie 10%. Darmowa wysyłka od 300 zł jak coś. Kurde, a co tu się podziało? Jakaś nowa droga? Już nie było tego wcześniej. Jest tu na mapie? Coś tam jest, ale tak mało twardzone. Jadę zobaczyć. Na szczęście mam opony takie, które wiadą praktycznie każdy teren, bo to są Race Kingi 29x2.0, które zakupiłem już je rok temu. A teraz jest taka pora, że zależy mi, żeby jeździć troszeczkę wolniej i w każdym terenie. Więc jadę tam zobaczyć, czy napotkam coś ciekawego, bo chyba nigdy tam nie jechałem. Wow. I koniec ładnej drogi, ale zobaczymy. Może będzie miarę utwardzone. Chodzi o pogodę wstępną, to są w miarę przejrzyste. Nie ma diody u góry, ale za to jednak jest jakieś powiadomienie strzałkami, na przykład w lewo. Troszkę powiadomienie jest rozpóźnione, ale niewiele, więc myślę, że to jest kwestia poprawy softu, ale za to jak zwykle na łapu szybko sobie przelicza trasę na nowo. I tutaj na przykład skręcę sobie w lewo. 89%, prawie 4 godziny jazdy. Więc jeżeli chodzi o działanie na baterii, nie jest takie złe. Jeżeli chodzi o nawigowanie, no to jest dobrze. Jak to na Wahoo, działa to spoko. Jest jeszcze parę rzeczy do poprawienia, ale myślę, że w najbliższym czasie nie będzie problemu. Plusem jest to, że na przykład na mapie można dodać wiele pól, więc mimo, że nie przełącza Wam na przed zakrętem właśnie na mapę, to możecie po prostu sobie odpalić mapę na stałe i dodać wiele pól, które Was interesuje, bo najważniejsze wiadomo prędkość, czas, dystans i coś tam jeszcze, nie? Więc spoko. Chciałbym trochę podsumować, jeżeli chodzi o Wahoo. Tam jest jeszcze delikatna kwestia, jeżeli chodzi o mocowanie. Jednak jest potrzebny uchwyt nieco większy niż standardowe, ale myślę, że jak dobrze poszukacie, to coś znajdziecie. Bardzo zszokowałem się, jeżeli chodzi o komentarze pod tym pierwszym filmem o Wahoo Ace, że dużo osób mocno narzekało na brak języka polskiego. Było bardzo, bardzo, bardzo dużo hejtu w tą stronę i się trochę nie dziwię, no bo jednak obiecywane było już od tyle lat, że faktycznie Wahoo wprowadzi ten język polski i to jeszcze nie ma miejsca. Z tego co wiem, to ma się w końcu zmienić. I dobrze, może teraz jakie są moje przemyślenia, jeżeli chodzi o wielkość tego urządzenia. Ja myślę, że Wahoo stwierdziło sobie tak. Jeżeli Garmin stworzył duży model 1040-1050, gdzie są to bardzo duże liczniki i się sprzedają i kosztują ponad 3000, no to my zróbmy jeszcze większy,
trochę tańszy i pewnie też będzie się sprzedawać. Taki wydaje mi się, że był zamysł. Jeżeli chodzi o nazewnictwo Wahoo, no to Bolt, piorun, czyli mały, szybki. Oroam, czyli wędrowiec, troszkę większy, nadający się na trochę dłuższe wyprawy, tak żeby mapa była czytelna i żeby bateria też trochę więcej wytrzymywała. A Ace? Ace to nic innego jak As. Pytanie, czy ten licznik faktycznie jest Asem wśród innych liczników? Nie do końca rozumiem koncepcji. Bo tak, wsadzono tu czujnik wiatru, który powiedzmy, że no jest jakąś tam rewolucją, jest to coś innego, po prostu Wahoo chciało jakby tam zabłysnąć czymś innym niż inne liczniki. Okej, okay, spoko. Ja na przykład dzisiaj miałem pola danych włączone na ten czujnik wiatru i prawie w ogóle z tego nie korzystałem. Może ewentualnie jak przerzucę to na Strawę czy tam do tej aplikacji Wahoo, to sobie przeanalizuję, jak to mniej więcej wyglądało. Największy wyświetlacz po 3,8 cala z dosyć dobrą baterią, która powinna spokojnie wytrzymać 30 godzin, jeżeli chodzi bez tego podświetlenia. Myślę, że w lepszych warunkach to na pewno 40 godzin wytrzyma, no bo dzisiaj jest są okolice 0 stopni. Funkcja pomiaru wiatru bardziej się nadaje dla kolarzy szosowych. Czy ten licznik nadaje się dla kolarzy szosowych? No troszeczkę nie bardzo. Ze względu na gabaryty, to jedno. A po drugie, nie wiem dlaczego, Wahoo nie wprowadziło tego samego zagrania, co zrobiło z poprzednimi licznikami. A mianowicie, wcześniej uchwyty do Roama czy do Bolta miały jeszcze taką śrubeczkę i dzięki takiemu rozwiązaniu kolarze World Tourowi czy Pro Tourowi mogli sobie na przykład obniżać wagę roweru poniżej norm UCI, bo norma wymaga 6700. Schodzili powiedzmy do 6600, montowali licznik, skręcali śrubeczką, dziękuję, do widzenia, mamy testogramów więcej. No tutaj w przypadku licznika z uchwytem to jest prawie 300 gramów, więc jeżeli by zastosowali to samo rozwiązanie, rower by można było odchudzić powiedzmy do 6400, a nawet jeszcze mniej, bo powiedzmy jakieś 6200, wsadzając do tego trochę cięższe siodełko i dodatkowo ten ciężki licznik i też byśmy mieli podobne rozwiązanie, czyli mamy bardzo lekki rower plus ciężki licznik i mamy dwie pieczenie na jednym ogniu. I myślę wtedy, że kolarz czasowy skusiłby się na tak duże urządzenie, ale no tak się nie stanie. Kolejna sprawa, że według mnie jest to licznik idealny dla gravelowców, bo jeżeli faktycznie bateria będzie wytrzymywać długo, do tego nawigowanie będzie na bardzo dobrym poziomie, to myślę, że gravelowcy, którzy faktycznie jeżdżą długie dystanse, docenią to urządzenie. Bardzo ważne, aby ten licznik był jeszcze bardziej dopracowany, bo posiada jakieś błędy wieku dziecięcego, ale nie ma ich tak dużo, jakby się wydawało. Myślę, że Wahoo jest na tyle renomowaną marką, że w najbliższym czasie będzie wszystko poprawiać i aktualizacje będą to zmieniać. To tyle, jeżeli chodzi o Wahoo Ace'a i moje takie pierwsze przemyślenia i wrażenia z jazdy. Myślę, że to i tak będzie dobra konkurencja dla Garmina, no ale oczywiście czas pokaże, czas zweryfikuje. Jeżeli chodzi o drona Hover Air X1 Pro, no to powiem szczerze, że jestem bardzo miło zaskoczony. Trochę się bałem, bo myślałem, że będzie gorzej się sprawdzał, ale no te pierwsze wrażenia z dzisiejszej jazdy też są naprawdę super. Myślę, że urozmaici jakby trochę prowadzenie mojego kanału. Będę mógł sobie porobić jakieś dodatkowe ujęcia, nie będę musiał za każdym razem brać jakiegoś tam plecaka, bo zawsze to jakoś mnie delikatnie demotywuje. Tutaj mogę po prostu wyjąć to z kieszeni, odpalić, on się unosi, robi co ma zrobić, wraca, dziękuję, do widzenia, chowam, jadę dalej, tak? Nie zużywam na to dużo czasu, którego ja osobiście mam dosyć mało, ale może w najbliższym czasie będę trochę więcej, zobaczymy. Więc myślę, że spoko. Ciężko mi ocenić teraz, jeżeli chodzi o jakość obrazu, no bo widzicie, jaka jest pogoda, więc no obraz w takich warunkach nie jest cudowny, ale myślę, że i tak na pewno jest dużo lepszy ten obraz niż DJI Mini 3, którego zapewne sprzedam, no bo bez sensu trzymać mi dwa drony. Będę myślał mocno od zakupem tego kontrolera dodatkowego, ale pomyślę. Przemyślę, czy faktycznie mi jest on aż tak potrzebny. Fajna zabawka dla osób, które prowadzą Instagrama, YouTube'a czy jakieś tam TikToki. Będzie to bardzo przydatne. Wiadomo, nie dla każdego. Mi jak najbardziej się przyda. A co wy myślicie?
Piszcie w komentarzach. Ja już lecę, bo jeszcze muszę podsumować film, który już widzieliście wcześniej, a nawet dwa filmy. Można powiedzieć, trzy pieczenie na jednym ogniu. Trochę mniej jeżdżenia, a więcej gadania, bo łącznie będzie chyba 4,5 godziny, a tak naprawdę z jazdy miałem z 3,5 godziny, ale spoko. Czasami takie rzeczy też są potrzebne. Fajnie, że ta kurteczka mi się sprawdziła. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście filmu o niej, to oczywiście odsyłam Was do poprzedniego filmu. A jak jeszcze nie byliście na mojej stronie, to zapraszam na velobert.pl. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka.